Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego, dzisiaj trzeci i ostatni odcinek omówienia monitorów Field Manual. Omówimy sobie armię Xenos, 8 pozostałych frakcji, które jeszcze nie były omówione na kanale. Sprawdzimy, jak bardzo zmiany dotknęły te armie, czy powinny się cieszyć, czy powinny się smucić. Konwencje znacie, a więc bez przedłużania zaczynamy. No i od razu niespodzianka, mamy w tym odcinku tylko i wyłącznie dwa tiery, ponieważ uważam, że żadna z frakcji nie jest not. Absolutnie, jak najbardziej tutaj myślę, że większość Xenos się cieszy. Kilka może się zastanawiać, czy może jest lepiej, czy może jest gorzej, ciężko stwierdzić. Natomiast żadna według mnie nie straciła, mimo że podwyżki w tych frakcjach występują, a jakże. Natomiast zaczniemy sobie od tego tieru pytajnikowego, gdzie cholera wie, co się dzieje. Mamy tutaj trzy frakcje, Drukhari, Genokult i Tau, gdzie każda jest w troszeczkę innym miejscu, jeżeli chodzi o ten monitorum Field Manual. W każdej zmienił się inny zakres punktów i każda mimo wszystko jest w takim miejscu, w jakim była, albo ciężko stwierdzić, w jakim jest miejscu. Drukhari. Frakcja, w której nie zmieniło się nic punktowo. Natomiast wydaje się, że po prostu Games Workshop czeka, aż ten nowy detachment, który pojawi się w Data Slate, okrzepnie, dlatego nie chcą mieszać nic więcej i myślę, że to jest zrozumiałe. Jak bardzo narzekałem na brak zmian punktowych, czy to w Demonach, czy w Imperial Knightach, tak tutaj powiem, że rozumiem, bo zmiana w poprzednim Balancing Data Slate, kiedy dostaliśmy całkowicie nowy detachment Drukhari, była na tyle dużą zmianą, że te 3 miesiące to może jeszcze jest zbyt krótki okres czasu, żeby to ocenić i czekamy sobie do kolejnego data slate'a na przełomie lipca i sierpnia. Tam będziemy mogli porozmawiać bardziej o tych drukarkach. Okej, rozumiem, szanuję, może być. Jest po prostu tak jak było. Drukari dalej jakoś nie wymiatają, ale powiedzmy, że troszeczkę zaczynają krzepnąć nam w tej takiej ogólnoświatowej mecie. Coś tam się dzieje, grać jak najbardziej można, zresztą balans tej gry na ten moment, niezależnie od tego, co się dzieje z konkretnymi frakcjami, jest bardzo, bardzo dobry, no i też tymi drukarkami coś tam można kminić. Genstealer Cult z kolei dostał obniżki, ale jako gracz tej frakcji uważam, że one zbyt wielkiego impaktu nie mają. Potaniały aberracje totalnie pomijalnie, bo to jest tyle co nic. Natomiast obniżono bardzo fajne ciężarówki i samochodziki. No i można stwierdzić, że te obniżki, szczególnie na Rock Grinderach, są całkiem ok. No bo mamy pojazd, który sensownie strzela, sensownie się bije, rozdaje mortale w szarży sam z siebie, ma fajnego tankshoka dodatkowo ze stratagema, można nim naprawdę fajnie sobie pograć. No i jeszcze dostaje poważną obniżkę, tak? I wcześniej tam trzy pojazdy kosztowały tam ponad 500 punktów, a teraz kosztują sporo poniżej 500. No i zmiany ok, tylko problem jest taki, że zarówno Army Rule, jak i Detachment Rule totalnie nie wspierają pojazdów. Zupełnie. Army Rule jest zbudowany dookoła battle line'ów, bo to battle line'y mają największą szansę na wskrzeszenie z tego blipa, żeby powrócić na stół. Detachment Rule bufuje nam granie z rezerw, bo daje nam sustainy i ignore cover, a więc nawet nie tyle bufuje nam granie z rezerw, co bufuje nam granie z rezerw jednostek strzelających. Dlatego gramy przede wszystkim neofitów i gramy akolitów z demolition charge'ami, bo to są jednostki, które idealnie korzystają zarówno z army rule, jak i z detachment rule. Stratagemy podobnie, jak sobie je prześledzicie, to najczęściej są powiązane albo z graniem do rezerw, albo z wygarem na jednostkach, które wyszły z rezerw. Podobnie jak sobie sprawdzicie inne datasheety, no to wychodzi na to, że przykładowo taki Kellermorph fantastycznie gra z battlelinami, bo łapie z nimi synergię. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy armię na ten moment dość przeciętną Genokultu, która bazuje na rezerwach i battleline'ach. No i w tych rezerwach i battleline'ach nie wydarzyło się totalnie nic, jeżeli chodzi o te zmiany punktowe. Wcześniej potaniały Genstealery, no i je można jak najbardziej tutaj grać z Patriarchą bardzo, bardzo spoko, ale to jest tylko jako taki dodatek, tak? Ta armia ciągle bazuje na akolitach, ciągle bazuje na neofitach, ciągle bazuje na sabotażyskach, na Primusie. Można dorzucić tam jednego traka czy jednego rock grindera,
Ale wątpię, żeby pojawiły się teraz rozpiski grające na przykład na trzech trakach i trzech roadgrinderach, tak? Że mamy sześć ciężarówek. Czy mamy na przykład większą ilość tych samochodzików? To dalej jest spoko granie. Te samochodziki zresztą mogą grać ze Strategic Reserved, no i wtedy jeszcze łapią te dodatkowe bonusy. Ale ostatecznie te zmiany paradoksalnie dużo nie zmieniają. I uważam, że Genokult, który dostanie kodeks w okolicy wakacji, bo tam też plotki mówią o lipcu, sierpniu, tam raczej powinien spodziewać się jakichś takich konkretnych zmian, bo gdyby istniały przykładowo detachmenty preferujące inny styl rozgrywki, tak jak było w 9. edycji, gdzie mieliśmy na przykład Feel No Paina na wszystkich naszych ciężarówkach, no to ta zmiana byłaby gigantyczna, nie? Bo moglibyśmy grać na 5, 6 ciężarówkach i sobie po prostu działamy, jest fajnie. Natomiast teraz te zasady są takie, no fajnie, że dostaliście obniżki na tych modelach, ale te modele dalej są takie zwykłe i nie ma tutaj po prostu szału. Natomiast z drugiej strony, no ciężko narzekać na to, że armia dostała obniżki, nie? Więc ostatecznie mamy ten taki poziom pytajnika. Uważam, że to za dużego impaktu nie ma, no ale jest jakaś szansa, że te ciężaróweczki się pojawią wcześniej. Aberracje wcześniej już były ok, dalej są ok, to też tutaj niewiele zmienia. No i mamy Tau, które ma czystą zieleń, jeżeli chodzi o obniżki. Natomiast problem z Tau jest taki, że dostajemy obniżki względem kosztów indeksowych, a te koszty były po prostu zawyżone. Początkowe to punkty związane z Tau były bardzo, bardzo wysokie i to, że my teraz widzimy tutaj samą zieleń, że wszystko jest tańsze, tak naprawdę niewiele znaczy, bo to wszystko jest porównywane do absurdalnych kosztów, które były jeszcze niedawno w indeksie. No i nie ma tutaj tak naprawdę jak dywagować, bo to jest świeży kodeks, świeże detachmenty. Sytuacja troszeczkę jak w Custodes, tylko że w Custodes po pierwsze bardzo mocno dostały po tyłku ze względu na tych sojuszników, o których wspominałem wcześniej, a po drugie na papierze już widać, że te synergie, te datasheety są po prostu słabsze w złotych chłopcach, no i można być raczej pesymistą niż optymistą. W Tau nie wiadomo. Kryzysy zmniejszyły swoje wielkości unitów, a to na tych kryzysach głównie bazowały poprzednie armie Tau, więc tutaj ciężka sprawa. Nie ma tetr, które wcześniej dawały full rerolle i ignore cover, jak wspomagały strzelanie sojuszników. Były unitem, który był właściwie autopikiem, grało się trzy składy po dwie tetry obowiązkowo, żeby tylko armia Tau miała jakiś sens. Teraz tetry są w legendach, są nielegalne turniejowo, no i nie wiadomo, jak ta armia będzie się zachowała bez nich. Z drugiej strony mamy bardzo fajne detachmenty, mamy bardzo fajne stratagemy, mamy sensowne koszta punktowe dużych modeli, dużych battlesuitów, piechota też wygląda ciekawie itd., itd. Tak jak powiedziałem na samym początku, jedna wielka niewiadoma. Wydaje mi się, że ten kodeks będzie po prostu ok, taki na poziomie tyranidów, SM-ów mniej więcej. Słabszy od tego, co dostaliśmy w Necronach, ale chyba troszeczkę lepszy od tego, co dostaliśmy w Admechu, więc będzie takim po prostu solidnym wyborem, będzie takim dobrym, jeżeli chodzi o taką moją tier listę, którą też tutaj na kanale od czasu do czasu przedstawiam. Będzie takim po prostu pomarańczowym, solidnym średniaczkiem na tych listach, no i na tym się tutaj to skończy. No i frakcje, które powinny się cieszyć, a mamy tutaj aż 5 frakcji, wszystkie pozostałe armie Xenos, czyli Eldarzy, Wotany, Nekrony, Orki i Tyranidy. Zacznijmy sobie od tych frakcji, które prościej omówić. Wotany, dwie delikatne obniżki, czyli Warriorzy i jeden bohater. Zmiana bohatera jest totalnie nieważna, natomiast zmiana Battleline'a tak plus minus wyrównuje nam to, co ta armia straciła na podwyżce Sagitaurów. Czyli mniej więcej punktowo wracamy do tego, co Wotany grały pod koniec poprzedniego roku. A wtedy Wotany radziły sobie całkiem, całkiem nieźle, dlatego też uważam, że to jest taki delikatny hot, to jest tak na pograniczy pytajnika i tego takiego właśnie pozytywnego tieru. Myślę, że Wotany mimo wszystko powinny się cieszyć, bo wcześniej grały fajnie. Po pierwsze, ta podwyżka Sagitaurów nie zabiła tej armii, a to też jest armia, która bazuje tak naprawdę na transportach, bo tam jest duży problem z mobilnością, więc jeżeli masz tanią taksówkę, która ma skauta, no to jest wymarzona. No i ta armia sobie dalej grała, mimo tych podwyżek, a teraz dostała delikatne obniżki,
Więc można próbować grać na 5-6 Sagittaurach, albo na przykład na 4 Sagittaurach, jednej, dwóch Land Fortressach. Jak najbardziej można kminić takie buildy. No i po prostu Wotany się cieszą, bo troszeczkę więcej tych modeli wchodzi na stoły, a armia jest w takim fajnym, solidnym miejscu i jest jak najbardziej ok. Taki delikatny hot. Druga frakcja, względnie prosta w ocenie, to Tyranidy. Tyranidy, jedna podwyżka, gargulce, ale ta podwyżka jest śmieszna. Ona jest tak niewielka, jak na to, jak ten unit jest znakomity. Bo przypomnijmy, chodzi tutaj o oddział, który jest mega mobilny, który potrafi ruszyć się dodatkowo po strzale. Ten dodatkowy ruch omija na przykład Overwatcha, bo dzieje się w shootingu, a przeciwnik w naszym shootingu Overwatcha odpalić nie może. No i ma OC2. Idealne do screenowania się, do odpychania przeciwników, do kradzieży znacznika. Gargulce są fenomenalne, były autopikiem i będą autopikiem. Ta zmiana punktowa totalnie nic nie zmienia. A jeżeli naszą jedyną podwyżką jest podwyżka, która nie zmienia nic, a cała armia dostaje obniżki, no to po prostu jest hot. Moim faworytem jest Psychofasz, który tak sobie tanieje, tanieje, tanieje. Teraz schodzi poniżej 100 punktów. A rozmawiamy o modelu, który może niewiele bije, który może niewiele strzela, ale jest gościem o wyporności lepszego Rhinosa z Philopainem 5 za 95 punktów, sensownym OC, który jeszcze tam rozdaje aurę dodatkowo Philopaina, nie? Nie mówię, że jest jakiś automatyczny wybór do każdej rozpiski tyranidów, ale spokojnie można go rozważyć, taka bardzo fajna ciekawostka. Potaniała cała gama pozostałych jednostek, m.in. Tyranid Warriorzy, Zoantropki są tańsze, Swarmlord, który może teraz zacznie się pojawiać, będzie takim rywalem Hive Tyrantów do tego, żeby grać. No i przede wszystkim gracze Tyranidów powinni się cieszyć, bo nieśmiertelny duet od początku 10 edycji Maleceptor i Exocryna to jest po prostu szok, że te modele są tak dobre i ciągle jeszcze żadnej podwyżki tutaj nie zebrały od długiego, długiego czasu. Myślę, że gracze Tyranidów powinni być zadowoleni, no bo tak jak mówię, armia jest całkiem spoko, ma bardzo fajne zasady, ma bardzo fajne modele właśnie takie jak Exocryna, jak Maleceptor, jak Neuroliktor. Dostała obniżki na kilku niegrywalnych datasheetach albo takich na granicy grywalności i jednocześnie jedyna ich podwyżka jest uzasadniona z jednej strony, bo dostali podwyżkę na chyba najlepszym datasheetie w kodeksie, ale jednocześnie ta podwyżka jest śmiesznie niska, więc powinni się tak naprawdę z niej cieszyć. Kolejne frakcje, które tutaj musimy sobie omówić, no to Eldarzy. U Eldarów troszeczkę jak u Tyranidów, tylko więcej zmian, ale z grubsza chodzi o to samo. Tam, gdzie macie podwyżki, jak na przykład Fuegan, albo na przykład Support Weapon, to są modele, które dalej są bardzo dobre. Absolutnie. Tak samo jak Phoenix Gem, który daje nam bohaterowi wskrzeszenie, też dalej jest bardzo dobrym ulepszeniem. Spokojnie można go grać, mimo tych podwyżek. Oczywiście można powiedzieć, wow, spektry do góry, niesamowite. Ale patrzycie na takie Swooping Hawki, które są bardzo fajne i tam zmian punktowych nie ma. Mega spoko. Natomiast w zamian dostajemy obniżkę na kilku innych oddziałach, takich jak na przykład Banshee, jak Striking Skorpiony, czyli to, co nie grało do tej pory. Powiem tak, elfy utrzymały się na powierzchni mimo naprawdę solidnych nerfów wcześniej, gdzie dostał po dupie Fantazm, Kosteczki Eldarskie, Night Spinner, Incarn, w Redguardzi, to wszystko dostało po tyłku. Teraz tak naprawdę te zmiany są bardzo, bardzo delikatne, dlatego uważam, że ta armia jest w tym tierze hot, bo ona jest ok, nie została zatopiona, tam ciągle jest mega dużo potencjału, tam ciągle są mega dobre zasady, mega dobre stratagemy, bardzo dobre ulepszenia, bardzo dobrzy bohaterowie, jest fajne strzelanie, jest kombat, jest wyporność, jest sztuczkowość, mobilność, no tak naprawdę w tym indeksie jest wszystko i te zmiany tutaj tego chłe nie zmieniają. Mamy po prostu troszeczkę podwyżek, ale też troszeczkę obniżek. Gdzieś tam wywalimy spektry, może pojawią się banszetki, pozmieniamy troszeczkę w rozpisce. Jeżeli będziemy chcieli grać Fuegana, który jest fenomenalny, to dalej będziemy grać tego Fuegana. To, że on wcześniej nie dostał nerfów, to w ogóle skandal. Teraz dostał te nerfy, ale dalej jest całkiem okej. Nie ma o czym gadać, po prostu Eldarzy sobie też poradzili. Jak najbardziej po tych zmianach gracze eldarscy mogą się cieszyć.
Mamy nekrony. No i tutaj znowu jedna podwyżka rzuca się w oczy, czyli ktany. I one dostały solidnego kopa. Ale to jest wynik tylko i wyłącznie tego, że wcześniej były absurdalnie tanie. To jest to, o czym mówiłem przy Tau. Co z tego, że mamy dużo niższe punkty, skoro porównujemy je z indeksowymi, które były zawyżone? Tutaj jest odwrotna sytuacja. Co z tego, że ten ktan teraz dostał mega wielką podwyżkę, skoro dalej ciągle możemy rozważać granie jednego ktana w rozpiste spokojnie. Absolutnie, możemy grać tutaj jak najbardziej. To, że Monolith dostał podwyżkę, też niewiele zmienia. Mamy kilka jednostek z Flyed One'ami, wydaje mi się, na czele, które dostały obniżki, więc tam można kminić deathmarki, jak najbardziej ok. I mamy takie wyrównanie na zasadzie, dobra, ktany nie za bardzo, już nie gramy na tych 4-5 ktanach, jak coś to bierzemy jednego, góra dwóch, ale myślę, że to będzie raczej wybór między zerem a jednym. I za te ktany po prostu dobierzcie sobie jakiś tam deathmarków czy Flyed One'y, pokombinujcie, nie? Gdyby to się wydarzyło w próżni, to powiedziałbym, że te nekrony są na takim pytajniku, tak? Że taka zmiana, ni plus, ni minus, stoją w miejscu. Ale oprócz ktanów jest jeszcze jeden datasheet, który jest lekko absurdalny. Datasheet, który trzyma ten kodeks nekroński na samym szczycie, bo niezmiennie od premiery nekroni są powszechnie uważani za najlepszą frakcję w grze. I są to Canoptech Wrighty. To, że Canoptech Wrighty nie zmieniły swoich kosztów punktowych, automatycznie oznacza, że gracze nekronów się cieszą, a te zmiany nekrońskie są przeze mnie określane jako hot, bo to jest fenomenalny datasheet o bardzo dużej wyporności, o sensownej mobilności i o bardzo niskim koszcie punktowym. Za chwilę przejdę do jeszcze jednego MVP związanego z tego typu mechaniką, ale tutaj już wspomnę o tym, że od początku 10 edycji jest w tej grze problem takich niezabijalnych unitów, na które pakujemy dużo zasad defensywnych, no i te unity bardzo ciężko zabić i bardzo często gra z armiami opartymi na takich unitach sprowadza się do prostego pytania: drogi przeciwniku, czy jesteś w stanie wykosić mi te unity tam do trzeciej tury, czy jednak nie dasz sobie totalnie rady? Tak zwany stat check, czyli po prostu sprawdzenie defensywnej statystyki przez naszą ofensywę. Mieliśmy 20-modelowe bloby Necron Warriorów na początku 10 edycji na indeksie nekrońskim. Mieliśmy aberrację Genokultu z minus 1 do Wunda z czwórką Feel No Paina. Mieliśmy klocki Wardenów Custodes, które też miały podpinanego bohatera, które odpalały sobie dodatkowego Feel No Paina i tak dalej i po prostu sobie trwały. I teraz jednym z takich dwóch najpoważniejszych unitów, z którymi jest problem, to są właśnie Canoptech Wrighty. Ten problem występuje od okolic grudnia, czyli mniej więcej od premiery kodeksu Nekronów i nie został rozwiązany do dzisiaj. Jak Games Workshop szybko się ogarnęło, że jednak te ktany to była głupota? Jeżeli chodzi o koszt punktowy, tak, Wrighty są cały czas tą głupotką, no i tak trochę straszą biednych przeciwników graczy nekrońskich, no i straszyć jeszcze troszeczkę będą. Ta jedna zmiana automatycznie powoduje, że sama ocena tych zmian punktowych dla nekronów jest hot, no i tutaj nie ma o czym gadać. Hypercrypt troszeczkę spadł, jeżeli chodzi o siłę jako detachment, no bo tam ktany królowały, ale Canoptech Kurt spokojnie sobie radzi, no bo jego bazą są Doomstalkery z Wrightami, a nieśmiało głowę wychyla Awaken Dynastii. Dynastia, która ma bardzo duży wygar względem pozostałych. No i tam też te Wrighty jako dodatek mogą grać, a mogą się pojawić inne unity, które dostały obniżki. Więc w Necronach co najwyżej zmieni się sposób grania, natomiast to, że one będą w topce turniejów, raczej się nie zmieni. No i ostatnia frakcja. Oreczki. Oreczki też są hot. Tutaj też właściwie z jednego powodu. Moglibyśmy się zastanawiać pod kątem pytajnika, bo mamy nową armię, nowe zasady, część modeli odeszło do legend, jak na przykład Badruk, dlatego flashgici już nie są tacy fajni, jak byli na indeksie. Natomiast jest jeden datasheet, który zachowuje się w sposób tak samo absurdalny, jak właśnie te Wrighty. No i tak naprawdę o niego tutaj chodzi. Normalnie moglibyśmy dać tutaj z pełną odpowiedzialnością pytajnik.
No bo do końca nie wiemy, jak te oreczki będą grały, chociaż wydaje się, że tak na sucho ten kodeks jest lepszy od kodeksu Tau. Tam są spoko zasady, spoko synergie, jest wygar kombatowy, no i przede wszystkim jest wyporność. Unit, o którym mówię, to Meganoby. Meganob kosztuje 30 punktów za model, 2 plus save'a i 4 Feel No Pain'a, kiedy jest odpalone ła. A że jest detachment, który pozwala odpalić ła dwukrotnie, no to macie po prostu 3 maksymalne składy Meganobów za śmieszne punkty, bo to jest tam 500 punktów mniej więcej. Są goście z 2 plus save'em, z ewentualnym Armor of Contempt, czyli pogorszeniem AP przeciwnika. No i do tego jeszcze odpalona czwórka Feel No Pain'a, która przecież stoi między innymi za prawdziwą siłą Arkoflagelantów. Bo co z tego, że unit nie ma save'a, jak Arkoflagelanci, jak neguje 50% damage'a, który w niego wchodzi, nie? Więc fenomenalna sprawa. No i tak samo możemy powiedzieć o Meganobach, tylko że Meganoby mają dla odmiany jeszcze 2 plus save'a, nie? Więc to jest absolutnie niesamowite. Ja się spodziewam, że te Meganoby dostaną nerfa mimo wszystko szybciej niż w Balancing Dataslate w lipcu-sierpniu. Myślę, że tam GW w okolicy czerwca, początku lipca się ogarnia i zorientuje, co za potworka wypuściło. Natomiast teraz jest jak jest. Kodeks orków w próżni jest pytajnikiem. Raczej jest bardziej optymistyczny niż Tau. Zdecydowanie bardziej optymistyczny niż Custodes, jeżeli chodzi o premierę. Natomiast już teraz w testach widać, że te Meganoby są po prostu mega, mega dobre. I to powoduje, że gracze orków jak najbardziej powinni się cieszyć z tych zmian i z tych punkcików, bo ten jeden datasheet sprawia, że oreczki na ten moment wydają się jednym z najlepszych kodeksów pełnoprawnych, które wyszły. Myślę, że z nekronami będą się biły o pierwsze miejsce, natomiast Tau gdzieś tam sobie przycupnie przy tych średniakach, a Custodes chyba zostanie kolegą Admechu, jeżeli chodzi o siłę bazowej książki. No ale na takie dywagacje to jeszcze troszeczkę za wcześnie, więc się w tym momencie zatrzymam. W tym momencie też będziemy kończyć ten odcinek. Omówiliśmy sobie Data Slate z punktu widzenia trzech dużych nadfrakcji. Mieliśmy Imperium, mieliśmy Chaos, mamy teraz omówione Xenos. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Będą to takie szoty kilkunastominutowe, opinie na temat różnych elementów z nowych kodeksów. Będziemy to tutaj sobie omawiać w takiej skondensowanej formie. Zwrócę uwagę na kilka smaczków, na kilka ciekawostek. No i też, jak zawsze, jeżeli coś się zmieni w zasadach, to będziemy na bieżąco działać, no bo to jest taka rzecz, którą chciałbym tutaj robić w pierwszej kolejności, czyli omawiać wszelkiego rodzaju zmiany zasadowe, czy to w Core Rulesach, czy w jakimś designer komentarzy, to będę na to zwracał uwagę. Na ten moment to wszystko. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do następnego. Siema!